Ja bym się starał o stolicę kultury w 2029 roku. Obserwujesz te starania, widziałeś, co tam program ma powstać za 190 tysięcy, pomysł, a potem 160, taka wizualizacja. I potem, co dalej będzie, twoim zdaniem? Nie wiem. Startował już Toruń raz do stolicy kultury, wiesz, jak to się skończyło. Wiem, jak to się skończyło. No, wtedy nazwano to kompromitacją i blamażem. No. Nie sądzę, żeby się coś, jeśli chodzi o świat kultury w Toruniu, zmieniło na lepsze. Bo jeżeli miejskie placówki kultury są zarządzane, a nie prowadzone. Tak, teraz jest taka moda, tak? Się oddaje w zarząd i one mają przynosić pieniądze raczej, a nie być finansowane. No tak, no i wtedy trzeba wynajmować salę, tego typu rzeczy. Mamy to, że powstał wspaniały, fajny festiwal Światła Kamery Miczy, który miał i Kustosza, prawda? Światła czy Kamery Miczy? Przepraszam, Skyway, który powstał i był naprawdę wspaniałym, artystycznym przedsięwzięciem, gdzie przecież mnóstwo tutaj toruńskich właśnie artystów, nim jeszcze zaczęto zapraszać te wszystkie sławy z całego świata i zrobiono z tego festiwalu dożynki, było to coś naprawdę kultowego, tak? To było coś naprawdę kultowego, a w tej chwili no to budy z piwem, kiełbasy z grilla, tłuszcza, która się przemieszcza po prostu jak lawina błotna z punktu do punktu, a za mało kolorowe i idą dalej, nie? Gdzie ta sztuka? No nie ma. Gdzie ta kultura, tak? Nie ma. To jest rozrywka prosta, tak? Tak, i tracimy ludzi, już nie mówię o artystach i tak dalej, którzy stąd odchodzą, którzy gdzieś wybierają w ogóle innych, no, bo nie ma w Toruniu klimatu dla sztuki, tak? Ale też wspaniałych menedżerów, no pan Wudarski, tak, z Dworu Artusa, no oddać takiego człowieka... No nie wytrzymał po prostu czego, coś wiedział i odszedł, no. I teraz już jest inaczej, w Dworze Artusa teraz będzie zarządzany, będzie to inaczej wyglądało. Nie wiem, jak to będzie wyglądało. Podejrzewam, że pan Wydawski nie zgadzał się właśnie na sposób zarządzania. Tak jak toruńska agenda kulturalna, która, nie wiem, wynajmuje komercyjnie barierki i